Cześć, witajcie w naszym potargowym filmiku, w którym pokażemy Wam wszystkie nasze zdobycze, jakie przywieźliśmy ze sobą z warszawskich targów książki, choć uprzedzam uczciwie, nie będzie to zbyt widowiskowe, ani nie będzie tego zbyt wiele. Zapraszamy! Oto torba, żeby nie przesadzić, nie powiem, że pełna skarbów, ale Natalia właśnie Wam pokaże pierwszą rzecz, która kryje się w naszej torbie kryje się... Ha! Kolejna torba. A w tej torbie kryje się... Nic. Nic. Tutaj mamy... O, to jest nasza perełka, nie? Nasza perełka. Aetos Media, katalog książek jesień 2016. Wszystkie pozycje Nika Wójcicia. A tutaj... O, paproch. Takie. Paproch? Pieśń jutra. Zbieraliśmy w tym roku wyjątkowo dużo takich dodatków i fragmentów książek. Może od tych dodatków zaczniemy w ogóle. Ha. Kolejny. Widzieliście torbę Ostrze Zdrajcy i to jest dodatek do torby, albo torba była dodatkiem do tego. Trudno stwierdzić. A, to dla naszego dzieciątka. Książki dla dzieci i młodzieży, wiosna 2017. Mama wzięła, żeby sprawdzić, czy coś fajnego tam się może przytrafi. Mama stwierdziła, że mam za mało do dźwigania, więc postanowiła uraczyć mnie kolejnymi katalogami. I kolejny fragment. Rafał Kosik, Felix Net i Nika. Jej! Dobra, to może zaczniemy od czegoś... Przejdźmy do czegoś konkretnego. Ha! O, może tak. To jest książka, którą wybrała dla siebie Natalia, Kraina Lodu, Disney. Pięć opowiadań. Będę miała co czytać. Tak. Stój, bo zanim wszystko zdradzisz, to jeszcze oczywiście na targach byliśmy na kilku spotkaniach autorskich. No właśnie. I te spotkania autorskie, to zacznijmy od pierwszego, na którym byliśmy. Spotkanie z Cecilią Ahern, autorką m.in. książki Love Rosie, którą na pewno dobrze znacie i być może nawet kochacie. I tadam, mamy autograf. Oczywiście Natalia podeszła do Cecilii i stwierdziła, że jest tak ładna, że zapomniała, że mówi się do niej po angielsku. W związku z czym Natalia podeszła do brytyjskiej pisarki i zapytała, mogę też zdjęcie? Tak. No, ale to znaczy, że jesteś bardzo propolska i podobnie jak wielu mężczyzn, normalnych mężczyzn, uważasz, że najpiękniejsze kobiety są właśnie w Polsce. No tak uważam. Kontynuuj. No to prawda, nie ma co uważać, to jest czysta prawda. Oczywiście, że tak. Ha! Taki bajerek, czyli katalog. Katalog, przepraszam. Tak, katalog. Katalog. Katalog, warszawskie targi książki. Ojejku, coś się tu utościło, nie będziemy tego pokazywać obleśnie. Fuj! No i to jest coś, co ja złowiłam sobie. Już bardzo dawno chciałam przeczytać. Nie miałam okazji jakoś tak, nie wiem, w sumie czy słyszałam negatywne recenzje, ale stwierdziłam, że w nosie mam je i po prostu sobie przeczytam za całą dyszeczkę. No i co? I tutaj mamy... O, jakaś naklejeczka się trafiła. Troszkę byle do wakacji. My mamy wakacje całe życie, także nam wakacje niepotrzebne. No ale to słońce mogłoby zostać w wakacji. No i co my tu mamy? Teraz mamy cały pliczek. Wyciągać go? Cały pliczek? No dobra, wyciągaj. Cały pliczek. Jej. A nie, popatrz, jeszcze jest, o, fragment z takiej książki, też Cecilii Ahern. A dalej lecimy z zakładkami, mam nadzieję, że dobrze je widzicie, to jest takie... Takie. Takie antykwariat. Tysiąc odłamków ciebie. A tutaj nowe książki od Jaguara. No tutaj, nie wiem, też coś z Jaguara. Nowe, stare książki. Bardzo ładne zakładki mają. Tutaj moja ukochana seria Rywalek. I tutaj seria Klejnot, chyba bardzo podobna, jeśli się nie mylę, nie czytałam, nie wiem w sumie. Kopernikon i też takie ładne zakładeczki nam rozdawali, nawet w ilości sztuk dwie. A tutaj seria Zuzy Łobuzy, nie wiem, może nasze dzieciątko kiedyś będzie chciało przeczytać, nie wiem. Antykwariat. Znowu. Antykwariat. Swoją drogą, na targach książki antykwariaty są dużo droższe od nowych książek czasami. No to jest bardzo dziwne. To jest dziwne. Jedyny niepowtarzany Iwan, tą zakładkę znalazłam na podłodze. Ktoś się wyrzucił, czy mu wypadło, ja sobie ją zakosiłam. Ha, ha, ha. Tutaj takie coś, nowa seria Weroniki Roth, ale taki smuteczek, że tylko z jednej strony. No takie, tak, taka bida z nędzą, no panie. A przy tym stoisku pani powiedziała, że mogę się poczęstować zakładeczką, więc taką zakładeczkę małą też mamy. I znowu Rywalki. I co, już nic więcej nie mamy? Ja mam! Tu jeszcze Poczta Polska się znalazła, nie wiem jakim cudem. Bardzo ładna zakładka swoją drogą. Poczta Polska, zgubimy twoją paczkę szybciej niż inni. Jej! To są w ogóle nieprzeczytane.pl według mnie robi jedne z najfajniejszych zakładek. Uwielbiam ich zakładki. Patrzcie, jaką on ma słodką dupkę. No zobaczcie, taki żółwiczek, taka dupeczka słodziutko, taka. Oblechy.
Słodka dupka. To jest ostatnia zakładka. Tylko mam jakieś książki po prostu, nie wiem, ale kolorystycznie jest bardzo ładna i bardzo mi się podoba. Torba prawie pusta, więc pokażę wam kolejną naszą zdobycz autografową, bo w końcu, nareszcie udało mi się osobiście, własnocieleśnie dotrzeć do autorki jedynej i niepowtarzalnej, bardziej nawet niż ten jedyny i niepowtarzalny Iwan, Marty Kisiel. Uwielbiamy Martę Kisiel, ja uwielbiam Martę Kisiel, Natalia nie czytała, Natalia jest mugolem. Będę hańba! Będę, hańba, mam za dużą kolejkę, no. Hańba, o, drugi autograf zgubiłem. Gdzie jest drugi autograf? Jest, nie ma hańby, jest autograf, jest jej wspólne foto i w ogóle wszystko, jest super. I tak w tajemnicy autorka zdradziła, że w przyszłym roku o tej porze będziemy już po lekturze jej nowej książki. Trzymamy za słowo. No. I na sam koniec ostatnia książka. Jak zauważyliście, kupiliśmy trzy książki. Jedną dla dziecka, każdy drugą dla Natalii. To jest nasza wspólna. No, to jest nasza wspólna królewska. Najbardziej chyba wyczekiwana, prawda? Tak, jeżeli chodzi o te targi, najbardziej wyczekiwana i chwała wydawnictwu otwartemu za to, że w polskiej wersji zmienili troszkę kolor tej okładki, bo w wersji oryginalnej jest ona dużo gorsza. I teraz zapewne widzicie tę okładkę na twarzy Natalii, bo co? Kto mi zabronił umieścić okładkę na twarzy Natalii? Nikt. Widzicie, jaka piękna okładka? Zobaczcie. Wskaż trzy różnice. No i na zakończenie prezentacja naszych pustych toreb. Nic już więcej tutaj nie mam. Mówiłem, że to będzie bardzo marne. No, no tak, możemy się schować. Nie ma mnie! Dzięki za to, że byliście z nami i do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło i cześć. Nie wiem, gdzie wy jesteście, ale cześć. Nie bij. Ała! Co mnie telepiesz?